O kurwa. O kurwa. Kolejny dzień, kolejna wyprawa, tym razem tam i z powrotem, dziś kierunek Dębica. Wyruszyłem o 6 godzinie, muszę zdążyć do 14, o 14 mają zacząć się burze z gradem, także wszystko przed nami. Popatrzcie, wjeżdżam do Stanów bez wizy. Ogólnie dzisiaj nie będę po drodze zwiedzał. Są ciekawe miejsca, jadąc stąd Dębicy, ale przejść prąd burzowy, więc chcę zdążyć po prostu dojechać, a jutro z powrotem będę zwiedzał. Kolbuszowej. Piękna pogoda. Nawet nie oczekiwałem, że tego będzie dzisiaj. Dojechałem do skansenu Kolbuszowej. Nie będę tam wchodził, 3 lata temu już tutaj byłem, także przedstawię na filmie sprzed 3 lat, jak to wygląda. Thank you.
kolego Darku, jadę przez miejscowość, którą musisz kojarzyć. Okazuje się, że czołgu już nie ma. Kiedyś to był właśnie w parku czołg, który stał na górce. Niestety go usunęli. Wywieźli ciemną nocą pewnie. Pora wracać do domu. Dzień drugi. Stronie głównej szosy poligonu między Rigiem 1 i 4. Tak jak w pozostałych okręgach, na terenie ringu 2 znajdowało się, stacjonowało wiele różnych jednostek.
to może teraz cygle na żywi ciała zmarłych, pomordowanych więźniów przeznaczonych do spalenia. Góra Śmierci jest to miejsce, gdzie znajdował się poligon SS Truppenübungsplatz, na terenie którego utworzono obóz pracy. Początkowo był to obóz dla jeńców francuskich, a następnie również dla jeńców radzieckich. W dniu 16 września 1942 roku został utworzony obóz dla polskich więźniów. Ludzie tutaj umierali z głodu, chorób i wycieńczenia. Ku czci pomordowanych na Górę Śmierci prowadzi droga cierpienia, na którą składa się 14 rzeźb w kształcie ludzkich rąk. Teraz jadę w kierunku miejscowości Blizna. Znajduje się tam muzeum historyczne z II wojny światowej. Tam tak na środku stoi taka wielka rakieta Hołdwa. Jest i V2. Dzięki uprzejmości obsługi Muzeum Historycznego w miejscowości Blizna mogłem wejść. Oficjalnie jest czynne dopiero od niedzieli. Będzie o wiele więcej eksponatów. Dziś zobaczyłem tylko z tego, co mi wiadomo, około 60% ekspozycji. Reszta od niedzieli będzie dostępna dla wszystkich. Czas wracać już do domu. Jadę z powrotem przez Kolbuszową, tak jak jechałem wczoraj, i myślę, że już nie będę zajeżdżał na Zalew Maziarnia.